Wrocław, Kraków, a może Włoszczowa i Częstochowa. Ciągle czekamy na Wasze propozycje pary pięknej i bestii polskich dworców. Wybierzemy najciekawsze, a zwycięzców nagrodzimy. A co dziś w Kolej TV? Opowiemy o nowej linii warszawskiej SKM-ki. Będzie też o elektrycznym smoku. A na koniec powiemy o tym, że wszystko jest na sprzedaż, ale kryzys może nam bardzo często pokrzyżować szyki. Dagmara Kowalska, zapraszam. Kolej może być nowoczesna. Warto ją podróżować. W grudniu na stację Warszawa Wola zaczną przyjeżdżać z Legionowa pociągi warszawskiej szybkiej kolei miejskiej. Linia S9 przejdzie przez dworzec gdański, gdzie łatwo jest się przesiąść do metra. Stołeczny Zarząd Transportu z Kolejami Mazowieckimi szykuje zmiany w oznaczeniach pociągów. Na przykład pociąg jadący na podobnej trasie co planowana linia SKM będzie oznaczony jako R9. We wrześniu CTL Logistics, największy towarowy przewoźnik prywatny, przewiózł 1 070 000 ton ładunku. To pierwszy raz w historii spółki, gdy miesięczny tonaż przekroczył 1 000 000 ton. Przez pierwsze 9 miesięcy tego roku kolej średnio przewoziła 900 000 ton ładunku. Jeszcze w tym roku włoskie koleje mają otworzyć ostatni brakujący odcinek szybkiej kolei z Turynu do Neapolu. Trasa Bologna-Florencja w większości składa się z tuneli. Szybkie koleje we Włoszech powstają od 1968 roku i rozpędzają się nawet do prędkości 300 km na godzinę. Trwa modernizacja warszawskiego dworca gdańskiego. Wykonawca rozpoczął pracę przy tunelu dla pieszych. Na plac budowy wjechał ciężki sprzęt. Nie występują większe utrudnienia dla podróżnych. Pociągi jadą dłużej maksymalnie o 5 minut. W ramach realizowanego obecnie pierwszego etapu, oprócz przejścia podziemnego między stacją Warszawa Gdańska a stacją metra Dworzec Gdański, przebudowane zostaną tory oraz dwa perony wraz ze wszystkimi pozostałymi elementami infrastruktury kolejowej. Po jego zakończeniu możliwe będzie wprowadzenie zmian w rozkładzie jazdy pociągów na linii średnicowej i przeprowadzenie robót na stacji Warszawa Wschodnia. Planowany termin zakończenia prac – październik 2010 roku. Metro de Mirandela to część jednej z dawnych, dziś zamkniętych portugalskich sieci kolejek wąskotorowych. Te nowoczesne wagony motorowe od ponad 10 lat jeżdżą po 4-kilometrowej trasie między miastem Mirandela a Carvalhais. Z tej linii korzystają studenci dojeżdżający do szkoły wyższej w tym ostatnim mieście. Wznowienie ruchu na tej dość krótkiej linii było możliwe dzięki dotacjom z Unii Europejskiej. Podróż po całej wąskotorowej linii trwa około 10 minut. Siła smoka i nowoczesny design. Tak wygląda nowa elektryczna lokomotywa Dragon. Po raz pierwszy można było ją zobaczyć na targach kolejowych w Draco 2009. Zakład naprawy lokomotyw elektrycznych z Gliwic stworzył tę lokomotywę z myślą o polskich przewoźnikach. Pytają o nią też koleje algierskie i marokańskie. Dragon jest nowoczesny, ale ma być tańszy od zachodnich konstrukcji. Polscy przewoźnicy używają wiekowych maszyn i będą musieli wkrótce myśleć o zakupach nowych lokomotyw towarowych. Dragon jest przeznaczony do przewozów towarowych. Nie jest bardzo szybki, osiąga prędkość tylko do 120 km na godzinę, ale silny. Może pociągnąć wagony o masie nawet 4000 ton. Nim lokomotywa trafi do sprzedaży, czekają ją testy. Gigantyczny dług. Taka przeszłość ciągnie się za grupą PKP. Jednym z pomysłów na pozbycie się tego długu jest wyprzedaż kolejowych nieruchomości. W tym miejscu na warszawskim Powiślu dziś jest fantastyczna kawiarnia. Do 2011 roku PKP SA musi spłacić łącznie ponad 5 miliardów zobowiązań. To wynik restrukturyzacji w 2001 roku dawnego przedsiębiorstwa państwowego PKP i przejęcia jego długów przez PKP SA. Spółka szuka dodatkowych przychodów. W 2009 roku wystawiła na sprzedaż nieruchomości za ponad 410 milionów złotych. To o połowę więcej niż w całym ubiegłym roku. Ponad 106 tysięcy hektarów ziemi. Są to tereny zarówno zajęte przez polskie linie kolejowe, jak również przez nasze spółki. Głównie są to nieruchomości niezabudowane lub zabudowane budynkami, które straciły swoje funkcje kolejowe. Niektóre, szczególnie w dużych miastach, w okolicach dużych dworców, czy w ogóle dworców, są to tereny ciekawe inwestycyjnie. Plany sprzedaży pokrzyżował jednak kryzys. Wpływy nie są tak duże, jak zakładano jeszcze 2 lata temu, rozpoczynając porządkowanie gruntów. Do kasy firmy w tym roku miało wpłynąć 479 milionów złotych. Wpłynęło około 120, również ze sprzedaży mieszkań. PKP SA planuje w tym roku sprzedać ponad 2000 lokali.
ciągu 10 lat spółka sprzedała ich już ponad 67,5 tysiąca, a pod koniec września PKP SA miała jeszcze prawie 35 tysięcy mieszkań. Spółka może sprzedawać tylko grunty o ustalonym prawie własności. Do uwłaszczenia zostało jeszcze około 25% powierzchni gruntów. Reliktami przeszłości w nostalgiczną podróż. Najpierw ogórek, a potem wycieczka jedną z najpiękniejszych wąskotorówek w kraju. Na takie atrakcje czekali miłośnicy kolei i nie zniechęciła ich nawet wczesna pora tej wycieczki. Wycieczka rozpoczęła się przed Warszawskim Muzeum Kolejnictwa w pierwszy weekend października bardzo wcześnie, o 7 rano. Trzy legendarne ogórki i autobusy marki Jelcz pojechały z uczestnikami imprezy do historycznej parowozowni w Skierniewicach. Kolejnym punktem wycieczki była Rogowska Kolej Wąskotorowa, gdzie uczestnicy wycieczki obejrzeli zabytkowy tabor wąskotorowy, przywracany do życia przez wolontariuszy. W kolejną podczas imprezy podróż z Rogowa do Głuchowa można było się wybrać Jelczem Ogórkiem albo kolejką wąskotorową. Przypominam o naszym konkursie fotograficznym. Czekamy na Wasze propozycje, a ja czekam na kolejne spotkanie z Wami. To już w przyszłą środę. Do zobaczenia. Wybieram kolej, bo jest wygodna.